Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Zagrajmy w Layers of Fear 2 i cóż moi drodzy, idziemy sobie dalej. Zobaczymy co na nas tu będzie jeszcze czekać. Dobrze, co ja mogę wam tu jeszcze powiedzieć w dzisiejszym materiale? Podmieniłem sobie karty graficzne, tak jak macie podane w opisie, znaczy w opisie na kanale, w informacjach, że posiadam no, dwa komputery aktualnie i... O kurde! Jezu! Chowaj się! O ludzie! A! A! Pierdzielaj! A! Co jest? Gdzie ja jestem? Kurde! Już mnie złapał! Skurczy byk! Pierdzielony! A! No Jezu! Jakim cudem! Aj, kurde! Ajajaj! Źle zrobiłem troszeczkę. Czekaj! Tędy! O cholera jasna! Spierdzielaj! Kurde! Którędy mam uciekać? Ja pierdzielę! Pierdzielaj! Kurde gnoju ty! Pierdzielaj! Otwieraj to! Zamykaj! Kurde, nie mogę dokończyć przez te... moje wrzaski. I przez to, co się dzieje teraz w grze. Zacznijmy od początku. Podmieniłem sobie karty graficzne. No i tutaj teraz jest coś takiego, że przez ten RX 580 muszę, no niestety, jak to się mówi, używać innego oprogramowania, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo tak bym używał, no między innymi programów takich jak Fraps na przykład, Action, czy tam coś jeszcze, ale ja ich nie chcę, bo Action, mi Release Action dokładnie, no trzeba zapłacić, ale są tam, wiecie moi drodzy, wersje takie, że można sobie skrakować, co nie przez komikuj na przykład, ale ja się w to nie... O ludzie, ale ja się w to nie bawię w ogóle. Kiedyś się bawiłem w to, ale teraz to powiem wam moi drodzy, nie. O ludzie! Co jest? No i... O ludzie! Co jest? Dalej nie można? A tu są jakieś drzwi chyba. Nie? Ej, co jest? Jak ja mam stąd wyjść? I... Tu muszą być jakieś drzwi. O ludzie! Ej, co ja bym zrobił teraz? O ludzie, kochani! Co jest? Jezu! Kurde! Bożesz, kochany! I ten... no, tak jak mówiłem, podmieniłem sobie karty. I... Na razie nie widzę żadnych tam... różnicy... Czy są jakieś tam, no, ścinki czy coś. Bo jak w tym komputerze posiadałem GTX 1666 giga VRAM-u, to na przykład w GTA 5, bo moja siostra uwielbia grać, zwłaszcza sobie, wiecie, tak jeździć, co nie, po... O ludzie! O Jezu, jeszcze w zaroślach nie byłem, no po prostu świetnie. O ludzie. Co jest?
O, teraz coś zauważyłem, jakieś ścinkę, ale to może... O ludzie, kochani. A, kurde! Co jest? Kurde, które dom iść? A, nie mogę przejść. Dalej nie, a, tu mam, dobra. Tędy, tędy pewnie. To wiem, że czasem były ścinki, były, były, nie powiem, że nie, bo sam obserwowałem czasem, jak na przykład grała. Ale teraz tak nie zauważyłem, wiecie, jak się przyglądałem. Nawet samemu sobie grałem trochę. Kurde. Co jest? Zablokowane? O, chyba już. Dobra, mamy to. Otwieraj! Ale przejdziemy jeszcze sobie może trochę tutaj przejdziemy. Zobaczymy, co tu mamy. Może coś znajdziemy, kto wie. No, po prostu świetnie. Nie wiem, czy w tę stronę. Kurde. Trochę mam mało... O, coś było, coś było. Kurde. Wraz coś źle? Co jest? Dobra, mniejsza o to. Wracamy z powrotem. Mam nadzieję, że tutaj... O ludzie! Zamykaj to, zamykaj to! Co jest? Jakieś zdjęcie, jakieś popieprzone zdjęcie, kurde! Ale jak ja mam stąd wyjść? To jest pytanie. Tędy nie przejdę. Chyba muszę tamtędy iść. Jednak. Tak mi się wydaje. No pewnie tak. Jeszcze tak wracając. Nie zauważyłem żadnych tam ścinek. Nawet jak samemu grałem. Kurczę, jak ja mam to przejść? Tak też źle. Jeszcze coś źle, wraz źle? Aha, mam. Mamy to. Mamy to, udało się. O, złoto. Złoto mamy, ale fajnie. Ło, panie. Łocie, panie, ale złota. Łocie. I... Coś jeszcze miałem mówić, bo zapomniałem. Raczej chyba już nie, ale... Kurczę. O, tu coś się pojawiło nam. Tego nie widziałem. Może przez... O kurde, co jest? Otwieraj to, zamykaj to, zamykaj to. Chcę zapis, ja chcę zapis. Uff, mamy zapis, dobra. I... Tu zamknięte. Tutaj, tam też nie przejdę. Pewnie tu muszę. Też nie? Co jest? Co ja muszę tu zrobić? Tam widzę jakieś... Latają kulki sobie. Ej, co jest? Czego nie mogę tego otworzyć? Ciekawe. Muszę coś znaleźć pewnie, ale co? A tu jeszcze jakieś drzwi są. O. Dobra, mamy... O, znowu zapis? Coś za często te zapisy są. Na mój rozum, ale okej. I... Nie wiem, czy to będzie już... Bo to już akt piąty jest. Z tego co wiem, to tylko tyle jest. I nie wiem, co tam jeszcze
po tej serii się pojawi, bo sam nie mam pomysłów, bo jeszcze... Widzę się... No i co dalej? No i dupa. Wraz nie wiem. Nie wiem, idziemy dalej, bo tu... O, zapis. Uuu. Mam nadzieję, że tego znaczka nie będzie, to co jest tam w górnym rogu. Czekajcie, w prawym, w lewym. W lewym. Zależy jak to co ogląda, co nie. Bo u mnie to będzie w lewym górnym rogu. Mam nadzieję, że tego nie będzie widać. Ale zobaczymy jeszcze. Kurczę, jak ja mam tu przejść? A, tu coś mamy. U. A jak dalej? Tędy? Trochę dziwne. Co jest? Ej, gdzie ja mam iść dalej? Halo? Halo, halo? No. No i co? I jak ja mam dalej to mam tym? Nie rozumiem tego. Co jest? No co jest? Kurde. Nie wiem. Nie wiem o co tu chodzi. Czemu ono nie chce mi... Co jest? Ej... Tędy? Pytanie... No nie wiem. Ej, co jest? A, tu coś mamy, czekajcie. No ale tu co? Tu też nic nie ma ciekawego. Nie wiem. Co jest? Kurczę pieczony. Tu też nie przejdę. Ej. No co jest? Nie wiem, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia o co tu chodzi. Naprawdę, nie wiem. Tu też... Nie wiem. Naprawdę nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem. Co ja muszę tu kurde zrobić z tym? Nie, nie, może nie w tą stronę, kurde. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tam nie przejdę, bo nie mogę. Kurde. No naprawdę nie wiem o co tu chodzi. Naprawdę. Kurde. Czekajcie, mogę tu wrócić. Czekajcie, spróbujemy zrobić coś takiego. Chwilunia. Będziemy kontynuować od zapisu. Może się uda, tak? Tylko gdzie ja jestem? To jest pytanie. Aha, tutaj, dobra.
Co jest? Nie rozumiem tego, naprawdę, ej. Naprawdę, nie rozumiem tego. Tu coś każą zrobić, tylko nie wiem co. Ciekawe, nie wiem nawet co. No nie wiem. Tu się kręci, cały czas się kręci. I nawet nie wiem co dalej. Kurde. Co oni tu spamią mi. Czekajcie, tu mamy świat. Ale... Co mi po tym? Ja nawet nie wiem, gdzie dalej iść mam. Kurde. Tu też nic nie ma, a dalej też nie wiem jak przejść mam. Tu nawet przejścia nie ma, a tu coś mamy, czekajcie. O Jezu! Pierdzielaj! Kurde! No już mnie zabił. Chyba. A może i nie? Jezu, to co? O ludzie, oni się ruszają. Co to ma być? No nie no. Co jest? Ja pierdziu. Dobra. Spokojnie, ja jestem spokojny. Do czasu. Znaczy no. Nie wiem, które... Tędy. Albo i nie. O cholera jasna. Kurde, spotkał mnie. Aż mi się ten przypomniał. Opcja izolacja. Tak samo, idę tylko. Oj, pamiętam tę grę i serię. Miałem problemów, oj, co nie miara. O cholera, ej, co to miało być? Kurczę, jeszcze raz, spokojnie. Dobra. Którędy to by... Kurde, już mnie zobaczył? A ty gnojku mały. A gnojku! Spierdzielaj. O dobra, mamy tu. Co jest? Wlazłem, dobrze jest. Nie wiem. Dobra. Nie wiem jak to... Co, jak... O kurde, jakieś słyszę... Odgłosy. Oj. O, mamy dwa telewizorki. Tylko, że tam nie przejdę. O, co my tu mamy? Czekajcie, coś mamy tu. Tylko jak ja mam tego... Jak ja mam... Co jest?
Ej. Nie wiem. Co jest? A, tu coś mamy, czekajcie. Dalej się nie da. Co jest? Co on to robi? Ej! What the f... Coraz... Jak ja mam uciekać stąd? Halo, ej! Co jest? O ludzie, je! O ludzie, aż się rozsypał! A! Gdzie ja wpadłem? Jezusie! O ludzie, kochani! Jezu, kochany, Bożesz! Nie no, jest, powiem wam... No, cholernie strasznie. A coś mnie goni. Już słyszę, coś mnie kurde... Dźwięk w gębi narasta, tup, tup, tup. Coś odchodzi! Co to za jakiś kibel? Jak ja mam iść dalej? Halo? Ej, czego ja przyszedłem? Nie wiem, czy zapis? Zapis, jak się zapis? Proszę was, proszę. Proszę. Zamykaj to w pieruny. A tego to ja nie wiem, jak długo może płonąć, ale chyba... O ludzie. Co jest? O, tu jakieś drzwi mamy. Zamykaj to. Którędy mam iść? Tędy nie przejdę. Pewnie tędy muszę iść. Na pewno. O, tu coś mamy. Co jest? Oj, nie w tą stronę, Rzym. Ej, otwieraj to. Zamykaj to. Co jest? Gdzie dalej? Halo? Ej! Halo? No i dupa, i nie wiem. Tu coś mamy, jakąś taśmę, ale jak ja mam dalej? Halo? Tędy nie przejdę. A kurde! No nie! Voldemort! Nie! 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 Co jest? No ludzie kochani, się rozsypał Voldemort. Nie no, naprawdę. O ludzie kochani. Ej. No i gdzie mam dalej iść? Halo? Zamykaj to w pieruny, bo... Straszne, straszne to jest, to co ja tu widzę. Teraz tu jakieś kolejne... O ludzie. Zapis? A to cóż to ma być? Chłopiec, który zawsze milczy. Ojej! A kurde, ciemno! Aż się wystraszyłem. Oj tak! Co ja muszę tu zrobić? Halo? Dobra, uciekam stąd. Chyba, że się nie da. Zwolniona melodia, znaczy taka straszna melodia, o ludzie kochani. Tędy mam iść? Nie wiem, czy tędy mam iść, czy nie, nie wiem, nie powiem, bo nie wiem sam, ale raczej chyba tak. Jak se zapis, proszę was, jak se zapis. Co jest? Co jest? On instinct. You see, you react. It's so easy to pull your strings.
You're not afraid to play your part. You accept the inevitable. Yeah. You struggle against the current, fight against all odds. In the end, there is no right or wrong. There is only... James! Lily! James! Listen to me! You have to go! No! I'm not leaving! I'll find a way to meet you! I know you will! You're strong! Stronger than you know! We'll be together again! No matter how long it takes, I will find you! I will! To tak miało być? O, coś dalej jeszcze mamy? Woda się leje, tak jak w Titaniku. Jak oglądaliście oczywiście. Tylko że statek tu jeszcze nie zatonął, a tam w filmie no zatonął. Od wody. Niektórzy się nie uratowali, niektórzy tak, niektórzy nie. Woda się wszędzie leje, tędy musi iść pewnie, najprawdopodobniej, bo tego ja nie pamiętam, żeby było na... Aha, już wiem, dobrze. To chyba są zakończenia gry, ale nie jestem pewny. To samo idzie, dobrze. O ludzie, co jest? Przy podsumowaniu powiem coś. Jeżeli chodzi o to zakończenie. No to tamto było pierwsze, to pewnie drugie jest. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem. Wiedziałem. Co jest? Jep. I nie wiem, w kogo ja trafiłem, co, jak. Dlaczego? Mam takie pytanie. Dlaczego tam był Voldemort? Tam był normalnie, kurde, Voldemort. Były imiona wspomniane jak Lily James. Lily James, a tam był Voldemort i zabił, no, głównego bohatera, znaczy bohaterkę. Nie wiem, przypadek, czy co? No powiem wam, troszeczkę te odcinki z tej gry pojawiały się, no, ponad rok temu zacząłem tę serię, no ale nie miałem zbytnio czasu, nie miałem ochoty, jeżeli chodzi o nagrywanie. Tu jeszcze inne sprawy na głowie, tu no osobiste, prywatne. Więcej czasu, jak to się mówi, no praca dom i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na przykład inne gry na głowie. Tutaj w moim przypadku troszeczkę się grało w Eurotracka, jeżeli chodzi o to. Ale teraz się skupiłem na tym i tak myślę, że teraz skupimy się na
jeżeli chodzi o kolejną serię, muszę zacząć wznawiać, jeżeli chodzi o Styx. Nie pamiętam, jak tam się ta... Chyba Shards of Darkness, jak się nie mylę. Musiałbym tam zobaczyć. Bo Master of Shadows to ja chyba przeszedłem kilka lat temu. Chyba z 5 czy 6 lat temu. Wiem, że coś takiego było. Albo i więcej lat. Na pewno z 6 lat będzie. Na pewno z 6 lat będzie, bo pamiętam, że ja Wiedźmina zacząłem chyba w 15 czy tam 16 roku przecież zacząłem go nagrywać. I zobaczymy co jak i tak dalej, co będzie, co przed nami będzie, bo nie wiadomo, nie ma co planować, bo to jak to się mówi, to się planuje, to się krzyżuje, co nie, jest takie powiedzenie, ale zobaczymy. Na pewno się skupię na właśnie na tym Styxie, żeby już skończyć tę drugą część, a później nie wiem, zobaczymy, bo tyle gier mam, że nie wiem od czego zacząć. Wszystko, ja bym wszystko nagrał, ale nie ma kiedy przejść tego, jeżeli chodzi o mój komentarz. No nic, zobaczymy w, jak to się mówi, przyszłości, co i jak. Co jeszcze wam mogę tu powiedzieć, jeżeli chodzi o tę część? Powiem wam szczerze, jedynka mi się bardziej podobała. Jedynka mi się bardziej podobała niż dwójka. Z tymi obrazami. Bardziej mi się podobała, naprawdę. Tutaj to powiem wam tak... Taka średniawka, powiem wam, jeżeli chodzi o ten horror. Troszeczkę był straszny miejscami, a tak to ogólnie nie. W jedynce, powiem wam, więcej było, jak to się mówi, strachu. No ale w końcu ukończyłem, cieszę się. Kolejny horror już zakończony na moim kanale, już tych horrorów troszeczkę się, jak to się mówi, przerobiło, tych produkcji. A i jeszcze tak właśnie sobie przypomniałem, że ja mam jeszcze przecież drugą część Devil Within przecież na, jak się nie mylę, na Epiku. O, tu widzę coś. Tryb nowa gra plus został blokowany, ale ja w to się nie będę bawił, tak szczerze mówiąc. I może też się pojawi ta produkcja, jeżeli chodzi o Evil Within dwójeczkę, bo jeszcze na pewno bym chciał się skupić na grach RPG, na fabularnych, na przygodowych. Nie wiem, czy ja nie zaczynałem kiedyś tam Mass Effecta dwójkę, właśnie ja nie pamiętam już teraz. Musiałbym sobie zerknąć w playlistach. Bo jeszcze mam, wiem, że na... nie wiem, czy na Epiku, czy na Uplayu, teraz nie jestem pewny. Kolejną część Far Cry'a właśnie, New Dawn. Właśnie jeszcze chciałem to ograć. Nie wiem, nie grałem w tę produkcję jeszcze. Nie wiem, z czym to się tam je. Ale mówię, bym musiał się na tym jeszcze skupić, a co poza tym... Na pewno z pierwszej, z grubej rury bierzemy się za tego Styxa, bo to już zacząłem już dawno i nie ma kiedy tego skończyć. Dobrze, żeby już więcej nie przedłużać, mam nadzieję, że już wszystko powiedziałem co i jak. Ja się już tutaj tu z wami pożegnam i cóż, trzymajcie się, cześć!